Witam Was. Photoshop to potężne narzędzie do projektowania różnych styli, metali, kolorów, mieszania. Dzisiaj skupię się na podstawowej funkcji tworzenia styli w Photoshopie. Najpierw upewnimy się, że mamy otwarty nowy temat. Tak jak widzę, że jest baner zawiesiłem. Do tego będzie film na YouTubie. Zapraszam do subskrypcji i zaczynamy. Przejdę teraz tutaj. I w Photoshopie mam opcję mieszania. Blending Option pozwalają na dodawanie różnych efektów do warstw, co daje wiele możliwości kreatywnego tworzenia. Zaprezentuję mój styl krok po kroku, jak używać opcji mieszania i jak tworzyć style warstw. To co? Krok pierwszy: otworzyć Photoshop i załadować jakiś obraz. Ja na przykład wezmę. Mam wypełnienie zrobione na tak jasne, obrys. Powiedzmy coś takiego. Mamy. Może jeszcze tutaj, żeby było tak. Coś takiego. I teraz to, co widzicie, tu mam przykład poprzedniego. Tego zamknę. Coś takiego wymyślę. To otworzę, to zamknę. I teraz możemy sobie tutaj. Więc nawet jak tu kliknę, tu sobie kliknę za szybko, opcję mieszania mamy. Proszę bardzo, opcje mieszania. I teraz to, co tutaj możemy nadawać sobie pojedyncze akcje, obrys, cień wewnętrzny, blask wewnętrzny, nałożenie wzoru. Dodatkowo możemy tutaj sobie satynę, położenie koloru, nałożenie kardianu, błysk. Dzisiaj interesuje nas styl. Wiecie, style. Tu mam ustalone style. Jak nawet tu nacisnę, czy tu nacisnę, tak? I mamy taki kolor. Ten kolor, to tak już jestem wstępnie, uzyskuję na poziomie tutaj. Czerwienie, biały, tak? Może dodam jakąś warstwę, która nam przykryje te bariery. Teraz robię Alt i mam ten kolor, co tutaj. Jeśli zmienię, zrobię i OK. Na przykład Alt. Tak, więc wiecie, o co chodzi. OK. Jestem w tej opcji. Tak. Jestem w prostokącie. Mogę sobie FX otworzyć. Efekty sobie. Dziękuję. I teraz jesteśmy tu. I teraz możemy zmieniać tryb mieszania oraz krycia. Tu mamy krycie, opacity. Blending mode to jakby styl warstwy to jest. I efekty warstwy. Faza. Cień to jest drop shadow. Dodaję cień do warstwy. To tam jeszcze inner shadow. Wewnętrzny cień. Mamy wewnętrzny cień. Tu gdzieś jest inner shadow. Pokaż wszystkie efekty. Blask zewnętrzny, blask wewnętrzny. Ok. To są światła. Cień wewnętrzny, inner shadow mamy, tak? Other glow, poświata, blask zewnętrzny, blask wewnętrzny. Tu mamy jakieś, tutaj widać te efekty. Bevel and kontur i tekstura. Satyna, tworzy efekt satynowy. Color overlay, nałożenie koloru, tak.
Coś tu zrobimy sobie i fiolet. I mamy ten fiolet, ale to jest kolor, nie widać krycie na przykład, tak? Możemy sobie tutaj, nawet jak mamy ten fiolet, ok, to możemy sobie tutaj zmieniać. I tu mamy podgląd. Zmieniłem krycie. Mogę to wyłączyć. I mamy taki efekt. I teraz, kiedy wejdziemy w style. Nowy styl. Nie wiem. Nałożenie, powiedzmy, gradienu. Tutaj gradien jakiś niebieski. Tu mamy gradienek, to jeszcze pogadamy. Powiedzmy, że coś takiego, tak? Krycie. Idzie, mogę jakoś sobie tu ustalać kąty. Powiedzmy coś takiego. Tak. Wrócę do efektu. I nowy styl. Metal gradient. Metal niebieski gradient. Mam, pracuję na co dzień w wersjach dwóch, angielskich i polskich, więc po ustawieniu wszystkich efektów, które chcesz zastosować, możesz zapisać styl warstwy. Nowy styl, po angielsku new style, w dowolnej części okna opcji mieszania. Dołączamy efekt warstwy, include layer effect oraz blending opcje. Są zastosowanie tego wszystkiego, co my tu sobie możemy działać. Tak, co tutaj, no mówię, to jest po prostu akcji fajnie, no po prostu. No i co? Ok, zróbmy. Powiedzmy, że kółeczko strzelimy sobie tu. Na razie nie używam altów. Mamy obrys. Powiedzmy, że sobie wezmę obrys. Co ty na to? Może czarny. Liniowy. Może lustrzany. Radial. Radial. Ok. Powiedzmy, że coś takiego mamy. To jest na razie wersja. I teraz co? Dokładam FX, opcji mieszanie. Tu możemy bezpośrednio fazę płaskorzeźbę, obrys robić, tak? Style wchodzę. I tu mam okienko. I proszę. I sobie tam ustalam jakiś przycisk. Więc wracając do efektów, możemy dodawać wersję, możemy się tu powinien złapać, może jak wyłączony, bo już nie pamiętam, może tego jak cisnę, o dobra, różne, w różnych jest wersjach, jest przesuwanie, a tutaj przyciskanie, no. Pamiętajcie, teraz każdy, jeśli tu widzicie kąt, użycie oświetlenia globalnego, każda kontury, wygładzanie. Tu powiedzmy możemy zrobić takie kontury. Złapie mi komputer. Dużo liczy. Coś tam zmienia cień. Tak, on jakby w cień poszło. Dobra. W kontur. Może na stylu powinien być. O, widzicie, na stylu. No i tutaj ustawianie sobie tych styli powoduje. Więc dziękuję wam wszystkim za obejrzenie, za cały, bo to bardzo dla mnie jest ważne i myślę, że nie tylko dla mnie, że jestem w stanie wam przekazać coś sensownego i w sposób zrozumiały, to dajcie znać w komentarzach. Chciałbym, żeby to nie było takie ojej, fajnie jest i ja się sam nagrywam, żeby to było ciekawe. Więc dziękuję. 945. Dobra.